Cześć wszystkim, mam dla Was kolejny filmik z propozycjami na ręcznie robione kartki z okazji Dnia Mamy. Tym razem są to propozycje z wykorzystaniem bloku do scrapbookingu. Taki blok możecie kupić na przykład w Pepco, w internecie, w sklepach kreatywnych. Myślę, że one są już łatwo dostępne, bo ostatnio stały się dość popularne. Pozostałe potrzebne produkty znajdziecie właśnie teraz na ekranie. Jeśli czegoś nie macie, no to hop siup do sklepu i działamy. Pierwsza kartka to taka prosta, kwadratowa propozycja z kolorowymi listeczkami. Potrzebna nam biała kartka z bloku technicznego. W zasadzie nie wiem, po co ją tu złożyłam na pół, bo potem stwierdziłam, że chciałabym jednak wybrać kwadrat, który będzie bazą naszej kartki. Przy pomocy linijki i ołówka wyznaczam sobie ten kwadracik. Jest to kwadrat o długościach, już Wam powiem, 12 na 12. No i tak, kiedy sobie go już wytniemy, przyklejam go przy pomocy taśmy dwustronnej na tyle tej kolorowej kartki do scrapbookingu, bo chciałabym, żeby ta właśnie kartka z bloku technicznego, którą właśnie wycinam, utwardziła mi tą kolorową kartkę, ponieważ blok do scrapbookingu mam rysunkowy. Kiedy kartka będzie już przyklejona na odwrocie mojej kolorowej, docinam ją tak, żeby była równiutka, dokładnie w tym samym kształcie co ta biała. Pierwszą część kartki już mamy. Teraz przechodzimy do wycięcia sobie troszkę mniejszego kwadratu. Również przy pomocy linijki i ołówka wyznaczam sobie kwadrat o wielkościach 9x9. Tak to jest, jak się nagrywa filmiki dzień wcześniej, a później dogrywa się do nich dźwięk. Musiałam sprawdzić, czy na pewno to było 9 cm. Ale tak, kwadrat o krawędziach 9x9 cm. Ten kwadracik również przyklejam sobie przy użyciu taśmy dwustronnej, mniej więcej na środku tej wcześniej przygotowanej kartki z kolorowymi listeczkami. Teraz pozostaje nam już tylko napis. Postanowiłam napisać po prostu: kocham Cię mamo, ale Wy możecie napisać wszystkiego najlepszego, jesteś najlepsza na świecie, czy cokolwiek chcecie. Ta kartka jest jednostronna, więc albo po prostu piszecie krótkie hasło, albo na odwrocie możecie załączyć wierszyk, albo tutaj zamiast tego wielkiego hasła możecie napisać wierszyk. Wszystko już zależy od Was, musicie sami wybrać, jak chcecie, żeby ta kartka wyglądała. Postanowiłam dodać jeszcze obramówkę wokół tej białej, mniejszej kartki. Najpierw obrysowałam ją równiutko wzdłuż krawędzi, a potem dodałam takie małe brzuszki, które tworzą uroczą czarną falbankę. Myślę, że taka ramka z falbanek dodała jej jeszcze większego uroku. Nasza kartka jest już gotowa, a my przechodzimy do drugiego pomysłu. Będą nim takie kolorowe baloniki, również z wykorzystaniem bloku do scrapbookingu. Wzór oczywiście dowolny, jaki macie, jaki Wam się podoba, taki możecie wykorzystać. Miałam taki wycinek kartki bloku technicznego, z którego wyznaczam sobie kartkę o wielkości 10x15 cm. Pamiętajcie, żeby sobie tutaj szkice zawsze robić ołówkiem, bo jeśli coś Wam nie wyjdzie, możecie to zawsze wymazać gumką do mazania i poprawić. Kiedy mam już wyznaczone krawędzie mojego prostokąta, wycinam go.
czas teraz na wycinki z bloku do scrapbookingu. Wzięłam takie nieduże i wycinam z nich łezki. Nie jest powiedziane, że ta łezka musi być idealna, że musi być równiuteńka. Ważne, żeby była z brzuszkiem, bo balony są takie, wiecie, no pompowane, takie brzuszaste. No i jeszcze nam potrzebny taki mały trójkącik, który będzie wyglądał, jakby ta końcówka balona to było właśnie zawiązane. A później będziemy dorysowywać już pisakiem do nich sznureczki. Początkowo myślałam, żeby zrobić trzy balony, ale stwierdziłam, że jednak zostanę przy dwóch, bo tego trzeciego nie miałam za bardzo gdzie tutaj wkomponować. Więc zostańmy przy tym, że są dwa balony. Wy oczywiście możecie zrobić mniejsze te balony, albo możecie zrobić jeden wielki balon. Nie jest powiedziane, że ta kartka musi wyglądać tak samo. Ok, gotowe kształty przyklejam sobie klejem szkolnym do kartki. Może być tak, żeby te balony były właśnie tak przekrzywione na boki, bo wygląda to bardziej naturalnie, jakby one właśnie ulatywały w powietrze. Gdyby były tak idealnie prosto, no to tak troszkę sztucznie by to wyglądało. Gotowe przyklejone kształty obrysowuję sobie czarnym cienkopisem. Dodatkowo dorysowuję jeszcze na połączeniu trójkącików z łezkami kokardki. No i oczywiście sznureczki, które wiszą pod naszymi balonami. Teraz na napis. Ja moje sznureczki sobie troszkę źle wkomponowałam, nie zmieściłby mi się on poziomo, dlatego zrobiłam go poziomo, ale tak też wygląda fajnie. Czas teraz na podkładkę naszej kartki. Postanowiłam dać tutaj różową kartkę, ale zanim w ogóle do niej przejdziemy, oczywiście moje ukochane kropeczki na tle. No a co, o co chodzi z tą kartką? No wiecie, ja zawsze lubię, kiedy ta kartka jest bardziej kolorowa. No i jeśli podkleimy sobie właśnie tę gotową, na której są balony, na takiej kolorowej, zostawiając z każdej strony wystającą ramkę tego różowego, tak żeby ten różowy był gdzieś pół centymetra z każdej strony koło tego białego, no to tworzy się taka fajna, kolorystyczna ramka. Dzięki temu kartka jest jeszcze bardziej utwardzona. No i wydaje mi się, że wygląda o wiele lepiej niż sama taka biała kartka zostawiona. Nasza kartka jest już gotowa, a my przechodzimy do ostatniego już na dzisiaj pomysłu. Napis mama. Mój blok do scrapbookingu akurat miał wzór chmurek, ale Wy możecie wybrać jaki chcecie. Na początek potrzebna nam jest połowa kartki A4. Wyznaczam sobie ją teraz, wycinam i na tej połowie będziemy się skupiać. Najpierw przyklejam ją do beżowej kartki w taki sposób, żeby z każdej strony białego wystawała ramka, tak samo jak w przypadku poprzedniej kartki. Litery wycinam sobie z bloku do scrapbookingu. Najpierw szkic robię ołówkiem odręcznie. Jeśli Wy nie potraficie takich literek narysować odręcznie, możecie sobie wydrukować literki w czcionce mieszczącej się na całej szerokości w jednej linijce kartki. Następnie te literki wyciąć i potraktować jako szablon. Myślę, że to taka najprostsza opcja do odrysowania literek w jakimś kolorze. Po odrysowaniu sobie dwóch literek wycinam je i w kolejnym arkuszu tych chmurek, w
kolejnej części kartki. Odrysowuję sobie je jeszcze raz, ponieważ potrzebne nam jest 2 razy M i 2 razy A, żeby powstała nam mama. Oczywiście wzór tego bloku do scrapbookingu jest dowolny, nie musicie szukać identycznego. Możecie wybrać jakiś, który Wam się podoba i wyciąć z niego co chcecie. Nie musi to być napis mama, może to być tata, bo niedługo też dzień taty, więc na niego też trzeba się przygotować, prawda? No i oczywiście pamiętajcie, że jeśli już wydrukujecie sobie te literki i będziecie je odrysowywać na tym bloku do scrapbookingu, odrysowujcie je na tej właściwej kolorowej stronie, bo jeśli odrysujecie je na odwrocie z tyłu, to zrobicie sobie odbicie lustrzane literki i będzie ona po prostu tyłem, do niczego Wam się nie przyda. Żeby wyciąć otwór w środku mojego A, tutaj przy tej pionowej laseczce, rozcinam sobie to kółeczko, a później jak przykleję, wcale nie będzie widać, że tam było w ogóle jakieś rozcięcie. Ok, gotowe literki, tak jak mówiłam, odrysowuję sobie. No i będziemy je wycinać, żeby one były w tym samym wymiarze, w tym samym kształcie, co dwie pierwsze. Gotowe literki układam sobie na mojej kartce, żeby rozplanować je w odpowiednim miejscu. No i przy użyciu kleju szkolnego przyklejam je do kartki. Wzięłam sobie taki wycinek kartki niepotrzebny, na którym będę nakładała klej na literki, żeby mieć pewność, że nie ubrudzę stołu. No a dzięki temu, że mam wokół coś, co mogę ubrudzić, ta literka jest calutka, pokryta klejem i będę miała pewność, że będzie idealnie przylegała do kartki, nigdzie nie będzie mi odstawała. Uważajcie na tą rozcięte A, jeśli je wycinaliście tym sposobem co ja, żeby nie rozerwać go, kiedy odrywacie od tej kartki już z nałożonym klejem, bo wtedy ta literka jest taka bardziej elastyczna, miękka. Literki nie muszą być równe, no bo skoro są one w chmurkach, no to rozwiał je wiatr, prawda? Myślę, że wygląda to bardzo fajnie, jak są tak w różnej linii ułożone. Przyklejone literki czyszczę gumką do mazania, ponieważ gdzieniegdzie został mi jeszcze ślad ołówka, kiedy robiłam sobie szkic tych literek, żeby wiedzieć, jaki kształt mam wyciąć, a następnie ich kontury obrysowuję sobie czarnym cienkopisem. Postanowiłam wykorzystać fakt, że mam tutaj kawałki tych chmurek i na białej kartce dorysowałam sobie kształty pasujące do tych brzuszków wystających na kartkach. One nie będą pomalowane, to będą tylko takie białe kontury. Dzięki temu kartka będzie jeszcze fajniejsza,
No i ciekawsza. Myślę, że nikt nie spodziewałby się, że można taki kontur zrobić. Wy, jeśli wytniecie sobie taki jakiś kontur z łatwych kształtów, na przykład serduszek, czy jakichś kwiatków, może jakichś listeczków, możecie sobie tak samo odrysować ten kształt, ale oczywiście nie jest powiedziane, że musicie to robić tak jak ja. Możecie zostawić tę kartkę białą, może być tylko ten kolorowy napis, a wokół możecie dorysować po prostu co chcecie, albo nie dorysowywać nic, napisać jakiś wierszyk, dorzucić jakieś kropeczki czy serduszka i kartka też będzie świetnie wyglądała. Pamiętajcie, że to, co zawsze pokazuję Wam w filmikach, to tylko propozycje. Możecie wykorzystać je w jaki sposób chcecie i zrobić dosłownie, co tylko Wam się wymarzy. Ważne, żeby być kreatywnym, żeby być pomysłowym, no i oczywiście tworzyć coś od serca, bo każdy pomysł, który jest tylko i wyłącznie Wasz, bo Wy na niego wpadliście, jest wyjątkowy. Wokół moich chmurek będą jeszcze latały ptaszki, będą rozrzucone mini kropeczki i malutkie serduszka. Jako, że nie miałam identycznego pisaka w kolorze pudrowego różu jak chmurki na literkach, postanowiłam, że te chmurki na literkach przemaluję na nieco ciemniejszy róż, żeby był on w tym samym kolorze, co serduszka namalowane na tle. Nie jest oczywiście powiedziane, że musicie używać pisaków. Możecie zrobić to po prostu kredkami. Nasza kartka jest już prawie gotowa. Jeszcze tylko ostatnie szlify, a ja powoli się z Wami żegnam. Jeśli szukacie większej ilości propozycji na kartki, niekoniecznie z wykorzystaniem bloków do scrapbookingu, no to koniecznie zajrzyjcie na mój kanał, ponieważ jest tam stworzona specjalna playlista, w której znajdziecie wszystkie moje filmy z propozycjami na kartki z okazji tego święta. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentujcie, no i subskrybujcie mój kanał.